Dzień dobry Pani Małgosiu, niezwykle miło widzieć Panią na Święcie Muzyki Fryderyki. 30 lat już są rozdawane. Kto z młodych talentów zwraca Panią uwagę szczególnie? Trudno mi powiedzieć, no to na pewno są, na pewno Daria Zawiałow, na pewno Ralf, który tu przed chwilą był. Jest całe mnóstwo interesujących młodych ludzi. Ciekawa jestem, pytanie, czy wytrzymają weryfikację czasową? I to nie zawsze jest tak, że tylko najlepsi ją wytrzymują. Czasami nie tylko, a czasami zdarza się, że i najlepsi znikają. Takie są prawa tego zawodu i to jest bardzo trudne. Pani udało przetrwać się weryfikację czasową. Co Pani to ułatwiło? Dzięki czemu Pani przetrwała tę weryfikację czasową? Ja myślę, że to nie było łatwe, więc nic mi tego nie ułatwiło. Natomiast nie chcę jakby w ten sposób mówić, bo to troszeczkę jest mało skromne, ale myślę, że jednak realny, rzeczywisty głos, melodie i tak dalej, czyli coś, co jest rzetelną prawdą w muzyce. I to jest jakby taka rzecz, która daje największą nadzieję na przetrwanie, bo oczywiście muzykę można wyprodukować, ale to nie do końca zawsze jest słuszne. Pani Małgosiu, jest Pani charyzmatyczną postacią. Zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie było Pani z żadnym jury Voice'a? A ja nie mogę na ten temat nic mówić. A chciałaby Pani kiedyś się pojawić? Jaki ma Pani stosunek do jurowania w talent show? Nie wiem, czy się do tego nadaje. Ja jestem człowiek wątpliwość. Czyli widzi bardzo dużo za, ale zawsze ma dużo wątpliwości. Zobaczymy, jak czas pokaże, czy się znajdę, czy się nie znajdę. Czyli rozumiem, że nie zamyka się Pani na to. Jest to temat do rozważenia. Na pewno tak. A co jest największą wątpliwością Pani? Ja mam w każdej sytuacji bardzo wiele wątpliwości. Przede wszystkim myślę, że mam świadomość, że tak jak mówiłam na wstępie, czas pokazuje, że przetrwają rzeczy albo bardzo dobre, albo charyzmatyczne, albo kolorowe, nie zawsze dobre. No, to się rządzi bardzo wieloma sprawami i bardzo jest trudno to przewidzieć i ocenić w tym momencie, w którym jesteśmy. Okej, trochę skomplikowana wypowiedź, ale jakoś sobie tam to rozszyfrujemy. To tak kończąc naszą rozmowę, jakie ma Pani przeczucie co do rekordu świata gitarowego? Jakie mam co? Przeczucie. Przeczucia. Chodzi o meluzynę. Tak, zgadza się. No mam nadzieję, że zostanie odegrana, bo jestem mocno podekscytowana tym faktem. Cieszę się. A jak możemy wesprzeć, jak gitarzyści mogą wesprzeć to przedsięwzięcie? Nauczyć się i zagrać. A, okej, prosta, łatwa sprawa. Fryderyki to idealne miejsce, żeby porozmawiać sobie o sytuacji artystów. Co Pani sądzi o niskich emeryturach artystów, które rozgrzewają różne portale? Ja myślę, że no taka jest prawda. Natomiast jest to bardzo trudne do ujęcia. Z jednej strony ja sama jestem artystką, sama mam przyznaną emeryturę, która jest po prostu bardzo śmieszna i bardzo mnie rozśmieszyła, jak któregoś razu mi ZUS to wyliczył. Nie jestem jeszcze w tej chwili na emeryturze, ponieważ zarabiam i ciągle pracuję na nią. Natomiast trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy graliśmy najwięcej, kiedy w latach 80., 90. nikt ani z artystów, ani z organizatorów imprez nie myślał o tym, a być może organizatorzy myśleli, ale z kolei gdyby weszli w taki system, który ZUS akceptuje, no musieliby więcej płacić artystom, musieliby więcej żądać za koncerty, byłoby to trudne. To jest skomplikowana sytuacja, to wcale nie jest ani czarne, ani białe. A myślę, że jedyną metodą na to jest po prostu poszukanie zabezpieczeń innych źródeł finansowania. Uda się albo nie. Czyli gdzieś widzi Pani winę po stronie artystów i organizatorów tej sytuacji? Trochę tak. Myślę, że ja oczywiście jako artysta
winie głównie organizatorów. Organizatorzy prawdopodobnie mnie. Myślę, że nikt o tym po prostu nie myślał. Nikt tego nie chciał uregulować, bo byłoby to niewygodne. A jak, co by pani mogła zrobić ze swoją emeryturą? Na dużo pani by starczyło? Na obiad może. W Warszawie? O, tego nie jestem pewna. Czyli w mniejszym mieście? Myślę, że w mniejszym. Kurde, to grosiki. Dziękuję bardzo, pani Małgosiu. Dziękuję.